Ja też mam świadectwo. Generalnie, wiecie, ja wam powiem tak, głoszę Ewangelię w czas i nie w czas, w porę i nie w porę. Ostatnie miesiące były dla mnie takimi bardzo rozciągliwymi miesiącami, jeśli chodzi o kwestie mojego wzrostu, o uzdrowienia w ogóle innych ludzi. Jak wiecie, mój brat był półmartwy, został uratowany, jest zbawiony, nowonarodzony. To jest jedna taka kwestia. Druga kwestia to jest taka, że mój syn trafił parę dni temu w bardzo ciężkim stanie do szpitala z bardzo ciężką chorobą, która wzięła się znikąd i generalnie objawy były bardzo takie ciężkie i bardzo widoczne, ponieważ puchły różne części ciała, typu kolana, łokcie, po prostu trzykrotnie zwiększały się, jakby piłkę miał w tych częściach ciała. Wylewała się krew pod skórą, pękały naczynia krwionośne i było tego bardzo dużo. W konsekwencji ta choroba prowadziła do jakichś tam rzeczy. Nieważne, nie chcę o tej chorobie mówić. I powiem wam, trafiłam do tego szpitala, pojechałam razem z Piotrem Banasiewiczem, oczywiście się pomodliliśmy. Byłam na SOR-ze, na tym SOR-ze to zaczęło się nasilać jeszcze bardziej, trwało to wiele godzin, ale w trakcie pobytu tego na SOR-ze miałam bardzo taki mocny, silny nacisk demoniczny w ogóle na głowę, na myśli. Ale powiedziałam, nie odwrócę w ogóle wzroku z krzyża i wiecie, skupiłam się na osobie, która ze mną siedziała z dzieckiem, które było bardzo zdemonizowane i generalnie głosiłam tej pani Ewangelię. Głosiłam mi Ewangelię, podała mi numer telefonu, powiedziałam, że po prostu chłopiec potrzebuje uwolnienia. Ona powiedziała, że wie, bo już było jakieś księża, ale oni nie pomogli temu dziecku. Ja powiedziałam, że my mu możemy pomóc, jak po prostu ona się zdecyduje. To była taka jedna kwestia. Pomimo tej całej sytuacji, moją rzeczywistością był Chrystus. Rzeczywistość ta ludzka pokazywała, że dziecko jest chore, ale ja wiedziałam, że Natan został uzdrowiony 2000 lat temu. Moja dusza widziała, co widziała, ale w duchu miałam pokój. I powiem wam, kiedy trafiłam na ten oddział z Natanem szpitalny, leżałam z ojcem i z jego 5-letnim synem na oddziale, który od 3 lat bardzo chorował, puch w ogóle też jak bańka cały. I temu ojcu umarła żona 2 lata temu generalnie na raka. I on został sam z 3 dzieci. I wiecie, no leżę z nim na tym oddziale i generalnie przyjechała Klaudia. Ona zaczęła mu głosić Jezusa. Potem ja pojechałam na chwilę do domu. Przyjechałam, ona pojechała. I ja pociągnęłam temat. I powiedziałam mu swoje świadectwo. I w ogóle Klaudia nawet nie wiedząc miała słowo do niego, bo on był alkoholikiem. I myśmy o tym nie wiedziały, ani ja, ani ona. I kiedy ja powiedziałam swoje świadectwo całe, jak wyglądało moje życie, on w ogóle się otworzył i w ogóle powiedział wszystko o sobie. Ja głosiłam mu Ewangelię i on tak patrzy na Natana, a ja powiedziałam do niego, słuchaj, nie patrz na to, co widzą twoje oczy. Ja mówię, mój syn jest uzdrowiony. 2000 lat temu Jezus go uzdrowił. Ja mówię, jestem tutaj, ale jestem kobietą wiary. Ja mówię, to w ogóle nie podważa dzieła krzyża. On jest uzdrowiony. I słuchajcie, co się dzieje. On słyszy te moje rozmowy, bo ja w międzyczasie dzwonię do Ewy, tam dzwonię, bo zdiagnozowali, jaka jest ta choroba, więc podaję nazwę do Norbiego, żeby wiedzieć, o, przeciwko czemu się modlić. Ja uwalniam takie słowa, mówię, okej, no to modlę się też. I ja mówię, że to znika w imieniu Jezusa. Na to przychodzi lekarz i mówi, że do końca przyszłego tygodnia jeszcze nie wyjdziemy, bo to za tydzień zacznie znikać. I ona wychodzi, a ja mówię, łamię moc tych słów i on to wszystko słyszy. Ja mówię, my wyjdziemy do poniedziałku. Ja w ogóle kontaktuję się z Ewą i mówię, zgódź się ze mną, że wyjdziemy w poniedziałek ze szpitala. I to były 2 doby. I słuchajcie, objawy, które miały w ogóle zniknąć, te symptomy, po około tygodniu, po 2 dobach Natan nie miał nawet najmniejszego śladu. Ja mam na to wszystko zdjęcia w ogóle i chcę wam powiedzieć, że to jest niesamowite świadectwo w ogóle Bożego działania. I jeszcze wam powiem o tym głoszeniu Ewangelii. Zaproponowałam temu panu modlitwę i on się zgodził, bo on nie mógł spać nocami od lat i ja pomodliłam się o niego. On się cały czas w nocy budził, kręcił i tam wstawał. Ja też przez to nie mogłam spać. O tego synka 5-letniego też się pomodliłam. No i słuchajcie, ja wstaję o 8, ja patrzę, on jeszcze śpi. A on w ogóle siedział na baczność zawsze już z kawą. I wstaje przed 9, już prawie obchód. A on mówi, Boże, coś ty mi zrobiła. 1 lat od tylu lat jeszcze się ani razu w nocy nie obudziłem, nie? I tak mówi, kurczę, coś w tym jest, nie? I wiecie, ja nie przyprowadziłam go do Jezusa w taki sposób, że mówię, chodź się pomodlimy modlitwą i tak dalej. Ja mówię, otworzysz serce, będziesz w domu. Ja mówię, uwierzysz, zawołaj. Powiedziałam mu, jak to ma zrobić. Ja mówię, liczy się twoje serce. No i wiecie, i tak jak ja ogłosiłam to i ustanowiłam, wyszłam z tego szpitala w poniedziałek z Natanem. I ten mężczyzna też wyszedł z tego szpitala i słuchajcie, on do mnie dzwoni i do mnie mówi, wiesz co, ja mówi, w nocy w ogóle usiadłem i mówi, tak zapłakałem w swoim pokoju.
i zaprosiłem tego Jezusa, którego Ty znasz, Amen. Do swojego serca. I On mówi, wiesz co, i chyba nie wiem, coś się ze mną stało z moją głową, bo miałem wizję, zobaczyłem tęczę. Amen. I ja mówię, wiesz co, właśnie, ja mówię teraz, mówię, jesteś zbawiony. Amen. Ja mówię, podpisałeś teraz aktem swojej wiary i decyzji wieczne przymierze z Bogiem, a tęcza to jest po prostu potwierdzenie od Boga, że po prostu Jezus już mieszka w twoim sercu. Także chwała Jezusowi, Amen. Oddaję Bogu chwałę. Amen.